Dzień dobry, Polanica Zdrój, ulica dojazdowa do Domu Górskiego. Dom Górski w Polanicy. Przed Domem Górskim jest góralka, a w głębi widać całą okolicę. Z boku znajduje się tor saneczkowy. A teraz idę do Domu Górskiego. Droga wyłożona trylinką. Odpływ wody. Zainteresowanych proszę o telefon pod numerem 519 186 408. Dom Górski w Polanicy. Działka około 11 arów, ogrodzona. Urządzony ogród. W tej chwili jest okres późno-zimowy, wczesno, bardzo wczesno-jesienny. Jeszcze nie jest czas na prace ogrodowe. Brama wjazdowa na posesję. Przez uchyloną bramę wchodzę na teren działki. Po ostatnich wichurach wiatr poprzewracał uschnięte drzewa. Na granicy działki i lasu starsze drzewa. O, bardzo duża szkoda w ogrodzeniu. Będzie wymagała naprawy. Przewrócone drzewo suche. Przewróciło się na płot i zniszczyło płot. Dom Górski. Obok znajduje się murowany budynek gospodarczy. Dachówka porośnięta mchem. Kolejne zniszczenie ogrodzenia. Dach porośnięty mchem. Budynek gospodarczy murowany. Pokryty dachem, a na dachu dachówka ceramiczna. Wejście od strony działki. Wejście do kotłowni przy z boku budynku.
okiennice na poziomie ponad wejściem. Przejście pod werandą. Ogród. Wymagający prac porządkowych. Weranda, nad werandą sypialnia, pokój z widokiem na ścianę lasu i ogród. Obok góralka granicząca z domem górskim, z działką domu górskiego. No, wichury troszeczkę narobiły szkód. Instalacja do podlewania ogrodu. Zamknięte okiennice poziomu najniższego na kamiennej podmurówce. Umieszczony jest dom. Od strony góralki okno od kuchni, skrzynka doprowadzająca napięcie, drzwi wejściowe od strony góralki do kuchni. Okiennice również do kuchni i budynek od strony lasu. Rynna. Wymagające naprawy. Światełko nad oknem. Budynek gospodarczy przylegający bezpośrednio do domu górskiego. Kamienne obwarowania działki. Termometr na zewnątrz pokazujący temperaturę. Siedem stopni. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego filmu w środku domu górskiego.